Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na pyszny, czekoladowy, bardzo czekoladowy sernik. W dodatku polany jeszcze czekoladą z wierzchu. Mazisty, smaczny i taki, dla którego na pewno stracicie głowę. Więc zachęcam Was dzisiaj do jego przygotowania. Do przygotowania sernika przyda Wam się dużo czekolady. Na początku czekoladę kroję na mniejsze kawałki i przekładam do miski. Miskę ustawiam na garnku z gotującą się wodą i roztapiam w ten sposób czekoladę. Do drugiej miski przekładam ser, dodaję do tego jajka, wsypuję cukier i to wszystko dokładnie miksuję. Dodaję również mąkę ziemniaczaną, jeszcze raz wszystko dokładnie miksuję, a następnie dodaję do tego roztopioną, gorzką czekoladę. To wszystko bardzo dokładnie mieszam i teraz zabieram się za wyłożenie formy. Tortownicę uszczelniam 2 arkuszami folii aluminiowej. Na dno tortownicy wykładam biszkopty, a na to przekładam tą gęstą czekoladowo-serową masę. Ja wykorzystałam formę 23 cm, ale śmiało możecie wybrać większą, nawet 27 cm. Niestety moja gdzieś przepadła, może swoją drogą ktoś wie, gdzie ona jest. Przekładam masę serową do formy, równam z wierzchu i wstawiam do naczynia, do którego wlewam wodę. Dzięki temu sernik będzie pieczony w kąpieli wodnej, przez co pozostanie równy, gładki i jeszcze smaczniejszy. Całość razem z formą, z wodą wstawiam do nagrzanego do 160 stopni piekarnika i piekę około 1,5 godziny. Sernik na środku nie może być galaretkowy. Następnie po upieczeniu zostawiam przy zamkniętych drzwiczkach, a jak wystygnie, najlepiej schować go do lodówki lub jeszcze dać mu kilka godzin odpocząć. Potem z wierzchu sernik polewam roztopioną czekoladą, dekoruję kawałkami czekolady i kroję. Sernik jest naprawdę mega czekoladowy, ale wiem, że na pewno będzie Wam smakować. Czekam już na zdjęcia Waszych czekoladowych serników i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!